Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. I ostatnio mówiłem wam, że będę chciał przetestować sobie Jaguara. Jak on się dokładnie nazywa? Nie mam tutaj chyba nazwy, nie zapamiętałem. XKRS, jakoś tak, te Jaguary jakoś tak się nazywają. W każdym razie jest piękny i nigdy go nie wybierałem, bo do dyspozycji miałem na przykład Mercedesa GT chociażby, który mi się zawsze bardziej podobał, chociaż Jaguar jest też przepiękny i bardzo go lubię z wyglądu. Ma taki akurat kształt i w sumie ty, on jest dwuosobowy, no w sumie jak Mercedes, nie? No ale podoba mi się i posłuchajcie go. Bardzo fajnie brzmi i wysuwa mu się taki, no cip spoilerek, zupełnie jak u mnie w samochodzie. U mnie w samochodzie też jest taki spoiler, no mniej więcej tej samej wielkości. Ostatnio w ogóle mi pisaliście, że mój samochód miał jakiś za niski poziom, że ja spojrzałem i tutaj miałem rekomendację i pokazało mi najlepszy samochód, że 325 punktów, nie? A tam było chyba wymaganie 310 czy coś takiego. I może faktycznie ja miałem za niski poziom wtedy, dlatego moja Porsche tak słabo szła. Więc dzisiaj od razu zrobimy sobie na 340 punktów samochód i zobaczymy, czy mogę już kupić sobie tak zwany pakiet doganiania na 11 poziom. To bardzo opłaca się kupić dla tych takich wolniejszych samochodów, ale generalnie, tak wam powiem, jeśli gracie sobie w Paybacka, to od razu opłaca się, jeśli macie możliwość oczywiście, to opłaca się kupować najszybsze auta, jakie są dostępne aktualnie, bo bardzo dużo czasu i bardzo dużo kasy i tych kart wymian traci się na to, że się ulepsza samochód po prostu, nie? Ja sobie to kupuję, bo wiecie, no ja mam dużo kasy i dużo tych kart na wymianę, nie wiem skąd tak naprawdę, może mam jakąś specjalną wersję gry czy coś. No ale to dużo czasu zajmuje, ja wam to pomijam tutaj na odcinkach, no, generalnie wam tego nie polecam robić, bo najlepiej po prostu kupować najlepsze auto, bo od razu macie najlepsze możliwe części, losujecie do niego. I losujemy już chyba ostatnią część, jakieś 4 minuty zajęło mi losowanie tego wszystkiego. Układ wydechowy i tutaj wybrałem sobie, żeby było pod nitro, no bo nitro bardzo, bardzo się przydaje. I zwindowaliśmy sobie samochód do 325 punktów, ale ponieważ gram na poziomie bardzo trudnym, no po prostu trudnym, bo tutaj nie mam bardzo trudnego, no to myślę, że będzie akurat. I tak, mamy chyba ze 3 wyścigi do zrobienia tym Jaguarkiem. Jak zrobimy sobie te wyścigi, pokonamy chyba 1% klub, to wiecie co, to mamy jeszcze do... mamy jeden wrak do odszukania, a to się wiąże ze znalezieniem chyba 5 łącznie elementów, no nie? To sobie możemy zrobić jeszcze później. Tak jak mówiłem, nigdy nie miałem tego samochodu i mam takie wrażenie, że będzie można w nim dużo zmienić. Jakoś tak wygląda na takie auto, które będzie można mocno pomodyfikować. Okej, mamy tutaj bardzo ciekawą maskę, przedni zderzak, no tylko 2 do wyboru. Dajmy sobie coś takiego, rozdzielacz powietrza. Dajmy wielką taką łapkę, no, dajmy sobie coś takiego. Okej, owiewki tutaj nie możemy dać, bo mamy ten zderzak, ale to co mamy jest chyba w porządku, nie? Dajmy sobie coś takiego. Przednie błotniki, okej, można wymienić, można poszerzyć, dobrze. Pneumatykę sobie też tutaj walniemy oczywiście. Dobra, zobaczmy próg. Felgi znowu bardzo ładne w tym samochodzie są, no ale to już taki standard. W tych wszystkich samochodach to mi się wszystkie te felgi podobają. W rzeczywistości jakbyś zobaczył taki samochód, wow, co to jest, kurde, jakie to jest piękne, Jezu, Jaguar, Jezus Christ. Tutaj mi się bardzo podoba to wybrzuszenie jaguarowe. Nie chciałbym tego zmieniać, ale dajmy. Co tam? Będzie fajnie wyglądał poszerzony, nie? To już w ogóle taki płaski będzie. Lusterka. Powiem, że te lusterka, które są tutaj do wyboru, niespecjalnie mi się podobają. Nie chciałbym ich dawać. A i teraz ciekawe, bo zobaczcie, mamy tutaj spoiler na przykład doczepiany z tyłu. Czy będzie nam się otwierał spoiler ten malutki, który tutaj jest otwierany, nie? Ciekawe, wątpię raczej. Tutaj jest tak, że jak jakikolwiek spoiler zainstalujemy, to ten tylny się po prostu już od razu blokuje.
Podoba mi się ten akcent, podoba mi się ten tylny otwierany spoiler. Z jednej strony chciałbym go zostawić, bo przypomina mi moje auto z rzeczywistości, a z drugiej strony no jednak będziemy brali tutaj udział w wyścigach, gdzie ścigać się będziemy z naprawdę już kozackimi furami typu jakiś tam McLaren, nie McLaren, nie? Więc wypadałoby wziąć jakiś spoiler, żeby tak dodać troszeczkę drapieżności do tego auta, żeby wyglądał na taki bardziej dzielny. No i tutaj zderzak tylny, diffuser. Dajmy sobie, w sumie fajne dyfuzory, nie? Nie są takie jakieś zwisające, jakieś takie paskudne. No i standardowo felgi, tu mi trochę czasu zajmie. Zobaczcie teraz, jaką mamy furkę. Możemy cyk obniżyć, ale to jeszcze nie jest maksymalne obniżenie, bo do tego zostaje nam pneumatyka. I tu w zasadzie tyle. W sumie takie statystyki całkiem dobre. Mamy dosyć mocno ulepszone nitro. Ten samochód powinien naprawdę fruwać. Standardowo sesja zdjęciowa. No tutaj pod tym kątem ten spoiler źle wygląda tak od dołu, nie? Ale od góry już wygląda spoko. Natomiast ten samochód fajnie prezentuje się od przodu. O tak. Ładne auto w ogóle, nie? Nie wiem czemu nigdy go nie wybierałem. Zresztą teraz po tuningu mam wrażenie, że brzmi też jakoś bardziej dzielnie. Ekstra. Patrzcie jak siedzi. I ruszamy. Ładnie, nie? I co, myślicie, że się nada na wyścigi? Czekajcie, ja dobrze jadę w ogóle? W dobrą stronę? Nie, my za daleko jedziemy, nie będziemy taki kawał jechać, kurde, z kapcia, że tak powiem. Pojedziemy sobie tam szybciutko. To chyba będzie taki wyścig pod Pucha, nie? Coś mi się tak przypomina. Jaguarka żeśmy sobie skonfigurowali, fajnie, ale czy damy radę? Tak mi się też przypomina, że tam w tym miejscu okrążenie miasta. Dobra, zobaczymy. 1,5 kilometra stąd. Jakie długie nitro. Ja dzisiaj chyba nic nie będę mówił, żeby jak najlepiej było słychać samochód. Pięknie brzmi. Fajnie to zrobili, naprawdę. Ekstra. Dobra, zobaczmy. Zobaczmy teraz. Start. Zobaczymy, co tutaj będziemy mieli do roboty. 300 km na godzinę, to myślę, że łatwo. Myślę, że damy radę. O Boże, przepraszam. A jednak mała zmiana miejsca. Żartujesz sobie? Pośpiesz się, panie Zero. Zależy mi na wyścigu. Aha. Dobra, 30... Gdzie mamy dojechać? 15 km, kurde, kawał drogi. Dobra, ale przy okazji przetestujemy nową furę, nie? Może będzie trzeba jakieś dostosowanko zrobić czy coś. Proszę bardzo, cel osiągnięty, 300 km, leciutko, chłopie, leciutko. Leci ten Jaguar jak trzeba. Tak, mała zmiana planu. Co? Twardy słup. Kurde, to się mało zdarza, rzadko zdarza w arcade'ówkach, no nie? Twardy słup. Cyk. Ale pięknie brzmi. Dobra, ja nic nie mówię, po prostu posłuchajmy go. Ej, co jak co, te Need for Speedy są jakie są, nie? Ale... ktoś, kto robił dźwięki do tych samochodów, powinien dostać jakąś premię. Fantastycznie. I tak samo w Need for Speedzie hicie, nie? No po prostu świetnie. Jakoś tak nie rzuciło mi się za bardzo w uszy. Nie rzuciły mi się za bardzo w uszy dźwięki z Need for Speeda z 2015 roku. Natomiast tutaj i w hicie fantastycznie, naprawdę. Bardzo, bardzo fajnie się tego słucha. Ekstra. No, skoro takie sztuczki stosują, że podają inne miejsce wyścigu niż rzeczywiste, no to znaczy, że się boją, kurde. Takie cwaniaczki, nie? Bogate, rozkapryszone dziecioki. No i dojechaliśmy, kurde. Z palcem w tyłku. Czas na prawdziwy wyścig. Dokładnie.
Zobaczymy, zobaczymy. I to było liczone jako wyścig, jako cel, czy nie? Czy... Zaraz zobaczymy, nie? No nie, dostaję normalnie karty. Dobrze, że mamy ulepszenie do nitra. O kurde, będę miał wymaksowane nitro, super. Dojedź na miejsce, czekaj. 900 metrów stąd. Dzięki Bogu! Tak czy siak, nie zaczęlibyśmy bez ciebie. Chodzi o to, żeby pokazać, gdzie twoje miejsce. Moje miejsce jest całe kilometry przed tobą. Pan Zero bardzo lubi puste słówka. Dobra, czyli to jest jako jeden wyścig teraz, ekstra. Zobaczymy, puste słówka. Zobaczymy, kurde, nowy Jaguarek. Nie uderz żaden pojazd i wygraj wyścig? Nie, musimy się zemścić. Uwagi, Natalio? Już wszystko powiedziałam w sieci. Ty i twoja ekipa podbijacie oglądalność. Dziena. Nie ma to jak uciąć sobie drzemkę w trakcie wyścigu. Nie ma opcji, żebyśmy tam to wy... Ej, ale oni cisną. Słuchaj, ja mam odpowiedni samochód do tego, nie? I zobaczcie, jak mnie zostawiają, naprawdę, już tutaj na tym poziomie jest coraz trudniej. Ale muszę wam powiedzieć smutną wiadomość. To są ostatnie wyścigi, niestety. To są już ostatnie wyścigi. Spoko, do mety mamy jeszcze 18 km, tu się dużo może wydarzyć. A widzicie, że aż tak bardzo nie odstaję z tyłu, więc... Zobaczymy. Ale uderzył, kurde. Łop! Co to było? Czasami to tak jest, że samochody latają w powietrzu, nie? Dobra, na razie spoko. Muszę dużo nitrować. Okej, 15 km jeszcze na spokojnie możemy jechać, chociaż ten z przodu jest no już dosyć daleko. Nie wiem, czy będzie mi tak łatwo go podgonić. Dobra, ten porobiony. Pyk, tutaj kurwetka. No dobra, coś tam się ten z przodu zbliża. Uwaga, czekajcie, jeszcze trochę do przodu, muszę go tak wyprzedzić. Ja nie tak chciałem to zrobić, o kurde. Dało mi się jakoś tutaj jeszcze podgonić. Ciśniemy. Chcę tą jedynkę wyprzedzić. Może ją uda się staranować. Powiem wam, że wyścig trudny. Tutaj fajny on jest, bo się jedzie cały czas tak bardzo szybko. Problem jest taki, że trzeba uważać na zderzenia, nie? Żeby nie uderzyć w jakiś samochód, bo można bardzo, bardzo, wiesz, zwolnić. I ciężko tą prędkość odzyskać. Dużo mi pomaga oczywiście wykokszone tutaj nitro, ale... Jednak przyspieszenie, no zobaczcie, zostaje za Lambosami, nie? No, trzeba będzie się tutaj czymś więcej wykazać. Czekaj. O, dobra, długa, prosta, próbujemy dogonić. No, ciężko, zobaczcie, naprawdę cisną te samochody. A, bo tutaj mamy okrążenia. Czekaj. No, nie idzie, trzeba nitrować dużo. Przy wyjściu z zakrętów będę nitrował. Poczekam, aż mi się teraz naładuje. Pyk. Ładujemy. Jak ciśnie ten z przodu. Przystanek? Pierwsze miejsce. Dobra, tu będzie ostry za... Mało brakowało. I nitro. Oni też mają nitro, ale ta gra jest fajna zrobiona pod względem tej sztucznej inteligencji, bo przeciwnicy popełniają też błędy. Zdarza im się wjechać w samochód ruchu ulicznego, jakoś zwolnić lub źle pokonać zakręt. No to jest naprawdę super. Spoko to zrobili. Nie ma takiego też sztucznego doganiania. Zobaczcie, że ci przeciwnicy trzymają się mniej więcej w tym samym odstępie, nie? O kurde. Udało się go wyprzedzić, 4 km do celu. No i teraz mam wrażenie, że ten gościu jakoś mocniej, jakoś bardziej zwolnił, jakoś tak... Nie, dobra, cofam to, on się do mnie szybko zbliża. Okej, 3 km. Takie mam wrażenie, że mogę teraz coś przywalić i on mnie wtedy wyprzedzi. Okej.
Dobra. Nitro jednak zrobiło robotę tutaj przy wyjściu. I słuchajcie, 1,5 kilometra. Spokojnie, spokojnie. Dobra, ostatnie 1000. No i pięknie. Ej, takie mam wrażenie, że pod koniec trochę ten gościu w Lambosie zwolnił. Troszeczkę wolniejszy był. Opowiedz o tym w swoim następnym show. Nice. Udało się. Bardzo, bardzo fajnie wyszło. Chociaż no nie bez wpadki, nie? Tam jedna kolizja była dosyć poważna. Dobra, mamy ulepszenie do prędkości. No, szkoda mi tracić to duże nitro, ale z drugiej strony to jest część z 17 poziomu, nie? Także warto ją sobie zainstalować. Na pewno jesteś z siebie zadowolony. Można tak rzec, oby wszyscy fani klubu 1% to widzieli. Mają gdzieś, że jakieś zero pokonało moich najsłabszych kierowców. Ale wiesz, kto się przyglądał? Niejaka Lina Navarro. Skąd to wiesz? Powiedzmy, że familia ma szczególny udział w tym wyścigu. Nieważne, uśmiech do kamery, panie Zero, bo jest zawsze włączona. No to do zobaczenia. Interesting. Dobra, ale wiecie co, te wyścigi są naprawdę trudne już tutaj na tym poziomie i one nie tylko są trudne dlatego, że przeciwnicy są trudni, ale są trudne dlatego, że są długie. Widzieliście, że tutaj musiałem sobie gdzieś dojechać, coś zrobić najpierw, zanim w ogóle wyścig się zaczął, nie? Dobra, tutaj mamy coś w centrum i słuchajcie, mój samochód jest zdecydowanie za słabszy. Za słaby. Będę musiał go koniecznie ulepszyć do 360 punktów. Także jedziemy do tuningowni i robimy dziada. No i proszę bardzo, furka gotowa. Mam sobie taką kombinację części. Ale mamy 361 punktów na statystyce. 356 chyba prędkości maksymalnej. Kilometrów na godzinę prędkości maksymalnej. No i wykokszone dosyć nitro. Tak? O, trochę gorsze mam niż miałem, ale może wystarczy, może nie będzie tak tragicznie, co? Samochód powinien być sporo szybszy, no przetestujmy go tutaj kawałek. No ale wiesz, to nie jest Lambo, no, to jest jednak taki, to jest Jaguar, no, z tych XK powiedzmy, nie? On nie jest jakiś tam fantastyczny. Chociaż jak ja bym go miał w rzeczywistości, chłopie, ale bym szczał, ja bym w garażu mieszkał. Ja bym, chłopie, w garażu mieszkał. Poważnie. Nie wychodziłbym z garażu nigdy. Fantastyczne auto. Bardzo mi się podoba kształt. Jest takie regularne, nie? Nie ma tu jakichś udziwnień czy coś takiego. Jest po prostu w porządku. Dobra, jesteśmy na miejscu. Słoneczny... Dobrze czytam? Tak, słoneczny sprint. No, zobaczymy, zobaczymy. Tak. Mój samochód to jest zresztą najszybszy samochód, jaki posiadam teraz, no? Zobaczymy, czy sobie poradzę. Driftuj przez 3000 metrów. A, zaryzykuję. Zobaczymy. Może się uda. Moja ekipa zaczyna mnie wkurzać. Nie radzi sobie nawet z zerem znikąd. Jak znów przegrają, ścigasz się ze mną. Spaka. No, 3000 metrów to jest wyzwanie. Patrzcie, jak tutaj fajnie się wyścig zaczyna. Sorry, piaście. Wszyscy się pozderzali ze sobą. Ekstra. No brawo. I to wiesz, to jest wroga ekipa, nie? Ja jestem tutaj sam. A to jest jedna ekipa i wszyscy się ze sobą pozderzali. No pięknie. Znaczy przypomniał mi się wyścig z Most Wanted. Need for Speed, no pewnie nie wszyscy z was kojarzą już Most Wanted, bo to jest gra z 2005 roku. Niektórych na świecie z was nie było, jak ta gra się pojawiła na rynku, nie? Dobra, słuchajcie, mamy 28 km. To my chyba będziemy jechać przez całą mapę gry. Patrz, jak się spycha, Zobacz, do widzenia. Przez całą mapę, to jest ten wyścig dookoła mapy. Słuchajcie, to jest najdłuższy wyścig w całej grze. Ja go będę chyba 15 minut jechał, nie wiem. Nie no, 15 minut może nie, ale długo się go będzie jechać na pewno. Tak z 10 minut. Zobaczymy, jaki czas tutaj wykręcę. Jaguar nie jest taki, wiesz, przykokszony. No ale... Właśnie, teraz próbowałem go tak też stuningować, żeby miał dosyć wysoką prędkość maksymalną. No wiadomo, że 4 paki to on nie poleci, to jest tylko Jaguar. A może właśnie nie jest to dobre auto do tych ostatecznych wyścigów, nie? Ale tak właśnie nigdy go nie wybierałem, pomyślałem, a zobaczę.
może akurat jakoś fajnie będzie się nim jeździć i pod kątem właśnie tuningu, no jest okej, nie? Nie ma źle, ale też mogłoby być dużo więcej tych zderzaków i różnych części. Ale jeśli chodzi o te osiągi, no to tutaj zdecydowanie słabiej, chociażby od tego Porsche, które mieliśmy ostatnio, GT3 RS, prawda? Ojej, ale żem porobił. Czekaj, bo mamy tu 8 przeciwników, dobra, bo tak na mapce wygląda, jakby ich było z 16. Ekstra. W ogóle tak myślałem sobie, bo niedługo pojawi się remasterowana wersja Need for Speed Hot Pursuit z... no, 2020 roku, po prostu Need for Speed Hot Pursuit. I tak pomyślałem sobie, że może byśmy przeszli sobie Hot Pursuita. Chociaż tam jako takiej fabuły nie ma, nie? Tam po prostu jesteś albo policjantem, albo uciekinierem. Masz takie dwie jakby kariery, ale nie jest jakoś tam spójnie połączone fabularnie. Po prostu masz dostęp do fajnych samochodów i ścigasz się w przepięknej scenerii i tyle, nie? A tutaj jest, wiesz, taka gęsta fabuła, chociaż... ja wam powiem, nie podobają mi się za bardzo postaci tutaj w tym Paybacku. Zdecydowanie bardziej lubię postaci z Hita. Chodzi mi ogólnie o może dubbing trochę. Jakby nie potrafię się za bardzo wczuć w rolę tych postaci. I trochę nie podoba mi się, no tutaj zabrzmię może trochę tak dziwnie, ale wygląd tej czarnej postaci. I w sumie tej, którą teraz jadę, czyli jak on się nazywał, tego też nie lubię tak z wyglądu. Jakoś tak odpycha mnie. Może kiedyś spotkałem jakąś taką osobę, która mnie denerwowała z wyglądu i wyglądała podobnie do nich. Ale właśnie, jeśli chodzi o tą czarnoskórą postać, to w Star Trek Discovery jest taki serial na Netflixie. W tych najnowszych sezonach jest bardzo podobny aktor do tej postaci tutaj i myślę, że może to jest ten sam aktor z tego serialu, kurde, gdzie tu pojechałem. Może to jest ten sam aktor, co występuje. O Jezu! Wzięli go po prostu do Paybacka, no. tak mi się wydawało, bo ja oglądam... Wow! Ja oglądam ten serial i tak mi się od razu skojarzył ten gościu. Jezus, co tu się dzieje? Dobra, wyprzedzam czołówkę. Mimo tych poważnych kraks wcześniej, udało się ich jakoś podgonić. O kurde, poleciał! Ja pierdziot! Mam nadzieję, że to przeze mnie. Dobra, skupienie. Udało mi się przedriftować 3000 metrów. Tak, jak zaczynałem brać to, jak brałem to wyzwanie, to wydawało mi się to strasznie dużo, ale tutaj ten wyścig jest po prostu mega, mega długi. On miał 30 km. Ile mi czasu zajęło? No, 6 minut, zobaczcie. 6,5 minuty jazda. Nieźle, co? Jaja sobie robisz? Dobra, pobici, pięknie. No. Chyba szefowa się trochę zdenerwowała. Chyba dupka się trochę spociła, nie? Dość. Czas, żeby szefowa pokazała, kto tu rządzi, panie Zero. Może jak cię pokonam, powiesz mi wreszcie, co się tutaj naprawdę dzieje. Próbowałeś się kiedyś, wiesz, zmienić, być inną osobą? Może byłbyś bardziej lubiany. Tylko jedno z nas chce zwrócić na siebie uwagę i to nie jestem ja. Daruj to sobie. Okej, z miłą chęcią pokonam takiego snoba. Czekaj, tutaj, tak? Jedziemy, słuchajcie, ostateczny pojedynek i koniec wyścigów. Koniec wyścigów, łezka wokół, no, nie ma więcej wyścigów, poważnie. To już wszystko będzie. To już będzie wszystko. Absolutnie wszystko. I nie ma już nic. Nie no, jeszcze będziemy mieli dragi, jeszcze będziemy mieli chyba drifty, jeszcze będziemy mieli zabawę z policją, prawda? No, no jest trochę do roboty. No ale generalnie jeśli chodzi o te takie moje ulubione wyścigi, te takie czerwone ikonki, no to już będzie koniec. Tutaj rozwalamy bossa i po temacie, nie? No, jeśli rozwalimy, no ale kurde, nie ma in... A czekaj! Jaki tu poziom mam mieć? 380! Będziemy tutaj z Pagani jechać? Nie no, to jedziemy na tuningownię, mam 363! O nie! Mam dokładnie taki poziom, jaki jest tutaj wymagany. 380 moja fura ma. No i zobaczymy, czy sobie poradzę. Tutaj Pagani, ja pamiętam, że coś z tym wyścigiem było, że on był dosyć trudny. No, zobaczymy, co to będzie. Nie uderz żaden samochód, to absolutnie tego nie akceptuję.
Okej. Okay. Będziesz się ścigać ze zwycięzcą gonitwy. Świetnie, dopisuję ci humor. Trzeba sobie jakoś radzić z brakiem talentu. O. Cześć, moje dzieciaki. Tutaj mówi Supernowa. Na żywo z trasy wyścigu. Co to jest? Puszczasz to na żywo? Bierzcie popcorn i oglądajcie ze znajomymi wydarzenie dnia. Natalia kontra Pan Zero. Mhm. No dobra, ale słuchajcie, 20 km. Tutaj też chyba będziemy mieli jakieś okrążenia dookoła miasta, czy coś? Wow! Też bardzo długi wyścig będziemy mieli tutaj, nie? Jeśli chodzi o nadzieję Silver Rock. Serio? Zaraz dogonimy. No, ej, powiem wam, że babka ciśnie. Ciśnie nieprawdopodobnie. Jak Pan Zero zostanie starty na miastkę? Pogadasz sobie, jak wy... O, tak zrobię. Na bank nie przegram. Jedziemy dzięki familii. E? Jak to dzięki familii? Goni typka, goni. Fajnie na słuchawkach, słuchaj, z której strony podjeżdża. Popatrzcie, jak niszczę waszą mega gwiazdę. No, zaraz zobaczymy. Została z tyłu bardzo. Słuchajcie, Pagani Huayra. No, ale ciśnie, trzyma się. Dobra jest. Gadane ma, ale też coś tam swoje jeździ. Przygotowani? Druga połowa to oczywiście specjalność Supernowy. Z całą pewnością. No, trzyma się, kurczę. Dobra, wyrobiliśmy. Dziękuję za wpłatę, Wulstewka. Jeszcze $5 i zaśpiewam wam każdą piosenkę. I co, chcecie tego? Jak możesz w tym samym czasie skupiać się na jeździe i na streamowaniu? Wolf TFK. Czy to nie jest czasami postać z Need for Speed Carbon? Właśnie, musimy zrobić sobie głosowanie. Jaką serię po tym Need for Speedzie zrobimy? Czy na przykład Need for Speed Carbon, czy Need for Speed Most Wanted z 2005 roku? No to ruszamy. Nie dam jej, nie dam, ona ma naprawdę szybkie auto. A tutaj wiesz, być do mety coraz bliżej. Nie dać się jej wyprzedzić, absolutnie. Ona ma naprawdę mega szybką furę. Jedzie pod prąd. Pojechała mega skrótem, o kurcze. Chyba skrótem, albo po prostu... Tak, to jest jakiś skrót, ej. To chyba o tym mówię, że to jest jej specjalność. Ład, patrzcie jak mi wyprzedzi... Ale skubana. Wow. O ja. Niezły manewr, faktycznie miała tutaj coś w garści. Kurde, 3 km, i co teraz? O ja, nie wiem, czy ją podgonię. Dawaj, Jaguar! Kurde, żeby się gdzieś rozwaliła, czy coś. Stój. To był tylko spacerek. Nie, kilometr, wszyca, niemożliwe, gdzie ona jest? Gdzie ta fura? Ej, jak ona ciśnie! Niemożliwe! Okej, okay, udało się i czwarty raz jadę teraz, łącznie w sumie piąty, bo cztery powtórki były w międzyczasie i... Kurde, dalej mnie podgania. Tutaj przy końcu ona nieźle pruje. Będę musiał ją blokować. Bez jaj! Nie wiedzę, że to się dzieje! Dobrze, że udało się ją zepchnąć. A to jeszcze nie koniec, ona ma naprawdę bardzo szybki samochód i ja jak mam takie same statystyki jak ona, to nie daję rady na prostej, muszę cały czas nitrować. Jesus, ale ona była trudna, ej, to był naprawdę super trudny wyścig. Napiszcie w komentarzach, jaki wy samochód wybraliście do tego, aby ją pokonać, bo Jaguar na pewno nie jest najlepszym wyborem. Oj nie. O kurde, ciężko było. Dobra, zdobyliśmy jakąś 6. No w sumie to już ostatni wyścig, nie? Szkoda trochę.
Ratu możemy. Ale to wymienić, nie? Dobra, pokonana. Myślałem, że jeszcze w raku uda nam się znaleźć, ale kurde, ja tu chyba z godzinę nagrywam ten odcinek, poważnie. Pojawi się McLaren, no ale co, na dragi go zrobimy? O, możemy zrobić Vipera na dragi. No nie wiem, czy kiedykolwiek robiłem Vipera na dragi. R8 możemy zrobić na ucieczki. Tak. I co ma do powiedzenia? Na pewno jesteś z siebie zadowolony. No wiesz, owszem. Wygrałem dzięki umiejętnościom. Nie jak niektórzy. Może i nie powstrzymam cię przed startem w gonitwie? Ale nawet przez sekundę nie myśl, że dam ci pół metra swobody w jej trakcie. Nie siedzę w tym sam, Natalio. Familia chce walki? Będziemy gotowi. Zero pomnożone przez 10 to jest dalej zero. Ale nie mam nic przeciwko. Pielęgnuj swoje złudzenia, póki możesz. Ale wredna. Nie mogę uwierzyć, że taka wredota. Kurde. No nic, moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z Need for Speed Payback. Trzymajcie się ciepło. Hejas.